Tutaj występuje taki fajny Batmanik. Jestem mega ciekaw, czy uda się nam go trafić. Cześć moi drodzy, witajcie w jednym z pierwszych filmów na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was chyba całkiem fajną zabawę. Postanowiłem nie tak dawno temu kupić sobie całą masę, z masą może przesadzam, kilkanaście figurek z serii LEGO DC. A figurki są sprzedawane w takich małych blisterach. Tu mam ich kilka. Nie wiem, co jest w środku. W dzisiejszym filmie, jak i w następnym, zrobimy sobie wspólny unboxing i dowiemy się, czy trafiło mi się coś ciekawego, czy nie. Mam swojego faworyta. Tutaj występuje taki fajny Batmanik. Jestem mega ciekaw, czy uda się nam go trafić. Nie przedłużając, zapraszam Was do rozpakowywania. No dobra, to wracamy z naszymi paczuszkami. Jak widzicie, mam przed sobą ich sześć. Dwie z edycji wcześniejszej, a w zasadzie nie z edycji wcześniejszej, tylko z edycji Batman Movie. Postaci z filmu możemy z niej wyhaczyć, w tym na przykład dwa rodzaje Batmana. Zresztą sprawdzę dokładnie, jakie figurki można wyciągnąć z tych paczek i pokażę Wam to na przebitce, która pojawia się prawdopodobnie właśnie teraz. No i ja bardzo liczę, znowu mam swojego faworyta, bardzo liczę na Batmana w wydaniu Kiss. Teraz go powinniście dobrze zobaczyć. I w zasadzie mam tylko jeden antytyp. Mam nadzieję, że nie trafię na naszą Batwoman w wydaniu różowym. Mam nadzieję, że nie walę żadnych gaf odnośnie nazw figurek. Muszę przyznać, że do tego się niestety nie przygotowałem, ale wydaje mi się, że to będzie Barbara w wydaniu różowym. Filmu też niestety nie oglądałem. Jest dalej na mojej watchliście. Zobaczymy, co wyciągniemy z tych paczuszek. Natomiast kolejne to. Aha, i jeszcze ważna informacja. Z tych paczuszek można wyciągnąć 20 różnych minifigurek. Natomiast z tej serii LEGO Minifigures DC możemy wyciągnąć ich 16. I wliczają się w to wszyscy bohaterowie z uniwersum DC. Tak jak już mówiłem, bardzo liczę na tego oto Batmana. Zobaczymy, co nam się uda z tego wyciągnąć. Więc without further ado, zaczynamy. Muszę tylko jeszcze znaleźć sobie jakieś narzędzie, które pozwoli mi otworzyć te paczuszki. Jak zwykle, kiedy potrzeba, okazuje się, że nie jestem w stanie znaleźć swojego multitoola ani żadnego innego noża, więc będziemy korzystać z tradycyjnych nożyczek zakupionych w firmie IKEA. Dobra, od których byśmy zaczęli? Powiem szczerze, że większe oczekiwania mam względem tych figurek DC, więc może zaczniemy od Batman The Movie. Zrobię sobie tutaj porządek i myślę, że możemy zacząć od tej paczuszki. Dobra, przechodzimy do samego sedna. Przesunę sobie wszystko, co się tu może znaleźć poniżej. I poszedniemy sobie to wzdłuż tej linii. I mamy pierwszą figurkę. Mielibyśmy, gdybym ją przeciął dobrze. Niestety linia jest troszeczkę za wysoko. Minusik zapakowanie. Mamy pierwszą minifigurkę. I mamy Jokera. Co nie jest wcale złym trafem. Mamy Jokera w kostiumie z Arkham. I to jest to, co wylosowaliśmy z pierwszej paczki. Pojemniczkę możemy się pozbyć, ale to, co jest jeszcze ciekawe, to to, że z pierwszej paczuszki wyciągnęliśmy sobie listę tych minifigurek, które możemy trafić. A widzicie, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu różnych Batmanów, w tym bardzo ciekawego Batmana wróżkę. Bardzo fajnego Batmana z kołem ratunkowym,
Batmana prehistorycznego, policjanta Jima Gordona, Jokera, to był chyba Robin, numer 10, nie ma ich podpisanych, ale to pewnie będzie ta wskazana Batwoman, Red Hood, szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, nie jest to postać na pewno z uniwersum tradycyjnego DC, Harley Quinn, rekinka pana z rybą, kimkolwiek jest, kolejnego Batmana stylizowanego na Wolverina, ten też jest bardzo fajny, poza tym króliczka, numer 18, kompletnie nie kojarzę, jeżeli wiecie co to za postać, dajcie mi znać w komentarzach na dole. Mamy też Faraona, nie wiem czy to nie będzie ktoś z Ligi Sprawiedliwości, nie Ligi Sprawiedliwości, tylko z organizacji Ra's al Ghul. I mamy jakiegoś panka z błyskawicami jak Palpatine, na pewno ta postać też ma nazwę, też w tym momencie nie kojarzę, jeżeli kojarzycie też dajcie mi znać w komentarzach, będę bardzo wdzięczny. Dobra, możemy przejść do kolejnej figurki. Batmana mówi zostawimy sobie na później, teraz zaatakujmy minifigures DC. Paczuszki są trochę większe, luźniej pakowane. Zobaczymy co trafiliśmy i trafiliśmy Aquamana. I jest to o tyle spoko traf, że moja żona przed rozpakowywaniem stwierdziła, że fajnie by było gdybym trafił Aquamana po tym jak obejrzeliśmy ostatniego Aquamana kinowego w wydaniu DC. Magdalena stała się wielką fanką tego bohatera. Dobrze, teraz tak. Wiemy jak go postawić, ale szczerze mówiąc nie bardzo wiem co zrobić z tymi dodatkami. Tu mamy kolejną figurkę, która nam się trafiła. Również fajny typ. Również jestem zadowolony. Odstawimy te, które jeszcze spakowaliśmy tutaj. I możemy zapoznać się z listą figurek, które możemy dostać w tych paczuszkach. Tak jak już mówiłem wcześniej, jest ich 16. Mamy za cholerę. Przepraszam. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć nazwy tego bohatera. Jeżeli ktoś z was wie, kto to jest, dajcie mi znać w komentarzach. Możecie też wypomnieć, jak bardzo jestem nieprzygotowany do nagrywania tego materiału. Mamy Wonder Woman, Aquamana, Superwoman, Green Lantern, to nie jest Green Lantern, ale na pewno jakiś Lantern. To chyba będzie Kobieta Kot, tak bym obstawiał. Ale może tu znowu wyjść moja nieznajomość uniwersum DC. Superman, Green Lantern, Cyborg, Batman, Naru. Następnie mamy kolejną postać, której nie kojarzę, Jokera. Kolejna postać, której nie kojarzę, Flash i mały Batman. Jedziemy dalej z minifigursami DC. Kolejna paczuszka. I tym razem mamy panią pszczółkę. Jesteśmy przynajmniej w stanie wykorzystać tą podstaweczkę i ponieważ mamy ten klocek, jesteśmy w stanie wykorzystać tą podstawkę i ładnie ustawić naszą postać, naszą figurkę w pozycji lecącej. Musimy natomiast trochę bardziej ją odgiąć w bok zapewne, żeby nam się aż tak nie przewracała. Dobra, zostawmy ją na razie tak. Instrukcji drugi raz nie oglądamy. Mówiąc szczerze, bardziej byłem zadowolony z trafu w serii Batman The Movie, więc zróbmy sobie na przemian znowuż tą figurkę. Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podoba ta losowość w trafieniu figurek. Jestem strasznie zajarany i nie mówię, że nie zrobimy kolejnego takiego unboxingu. W tym momencie tutaj mamy panią policjantkę. I taką oto postać wylosowaliśmy z tej paczuszki. Gratis zostają nam dwa dodatkowe klocki.
emblemat Batmana na pewno mi się do czegoś przyda. Dodatkowy klocek plate 1 na 1. Może niekoniecznie. Dobrze. Tu mogę wam powiedzieć, że ta paczka jest dość obfita. Aż otworzę sobie naszą ściągawkę figurek DC. Przepraszam, to są figurki The Movie. I zastanawiam się, kogo możemy mieć. Obstawiam pana w zielonej pelerynie. Tak, to będzie mój typ. Wyczuwam coś materiałowego chyba pod spodem, bo paczuszka jest dość miękka. Więc obstawiłbym tą pelerynkę. Zobaczymy, czy trafiłem. Czy będzie to pan pelerynka? Staram się tak obciąć w połowie, żeby... O, nie trafiłem. Ale dobrze też, że ostrożnie ciąłem, bo trafiliśmy Wonder Woman. Zupełnie nietrafiony typ. Nijak nie jest to pan. Zastanawiam się, jak to dobrze tutaj ustawić, żeby nasza Wonder Woman się nam nie przewracała. Zapewne te ustawienia boczne będą najlepsze. O. Wygląda, że ma to ręce i nogi. Kolejna figurka. Wonder Woman. Dołącza do kolekcji, a nam została już ostatnia paczuszka w tym wydaniu i trochę gratisików. Zrobi się straszny burdel. A próbuję wymacać, kto to jest. I szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, ale jakbym miał coś obstawić, to obstawiłbym pana z wielką rękawicą. Zobaczymy, czy trafiłem, czy znowu nie. I czy zaskoczę się na... Będę zaskoczony na plus, czy na minus. Dobra. Będę zaskoczony na plus. Trafił nam się, proszę państwa, Superman. Nie jestem zbyt wielkim fanem tej postaci. Zdecydowanie bardziej wolę Batmana. Batman jest chyba w ogóle moim ulubionym superbohaterem. Ale zawsze dobrze trafić Supermana. Dodamy mu trochę charakteru, dając inną minkę. O, ta postać ma dwie. Ma też zwyczajnego Clarka Kenta w wydaniu uroczym. Bardzo uroczym dodatkiem też jest ten loczek. Tak więc dzisiejszy opening kończymy z takimi oto sześcioma figurkami. Pani Policjantka, Bumblebee, Superman, Aquaman, Joker i Wonder Woman. Ja generalnie ze swojego szczęścia jestem całkiem zadowolony. Trafiły mi się cztery dość kultowe postaci, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że wszystkie te figurki wykonane są z dużym poziomem staranności. Z każdą z nich dostajemy jakiś fajny mini gadżecik. Każda ma bardzo fajne printy, bardzo starannie wykonane. Porównując je do różnych innych figurek, które możemy znaleźć w standardowych setach Lego, na przykład tych z Gwiezdnych Wojen, wydaje mi się, że są one na zupełnie innym poziomie. Czy są warte swojej ceny? No, to jest pytanie, na które każdy z was jak zwykle musi odpowiedzieć sobie sam. W tej zabawie jest dużo losowości. Jeżeli traficie na superbohatera, którego fanami jesteście, no to na pewno będzie to dla was gra warta świeczki. Jeżeli będziecie mniej szczęścia, no to uznacie, że nie było warto. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że w całą tą zabawę się wkręciłem i na tym kanale na pewno zobaczycie jeszcze wiele różnych tego typu openingów. A wy, czy już wkręciliście się w taką zabawę? Macie jakieś sety w swojej kolekcji? Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach jakie. A ja wam bardzo dziękuję za uwagę, za to, że zostaliście ze mną do tej pory. Jeżeli filmik wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jeżeli jesteście nowi na moim kanale, sprawdźcie również inne moje produkcje. Jeżeli one przypadną wam do gustu, nie zawahajcie się zostawić suba. Dzięki wielkie, cześć, pozdrawiam.